Wiera Gran 91 l. Związała się z człowiekiem, którego nie kochała. Zaszła w ciążę, a poród wspominała jako koszmar. Jednak najgorsze wydarzyło się później. Jej synek zmarł po zaledwie trzech miesiącach. Tyle śpiewała o miłości, tylu mężczyzn się za mną uganiało, a mnie nie udało się żadnego tak naprawdę pokochać, żaliła się. Po latach śpiewaczka Wiera Gran 91 Reklama matka jej nie chciała. Dobiegająca czterdziestki, Luba Grenberg, miała już dwie córki, więc kolejnej nie oczekiwała. Uprzedziła, że jeśli nie urodzi chłopca, to nawet nie spojrzy na dziecko. Ale gdy 20 kwietnia 1916 rok w Rosji na świat wydała dwojrę, a kuszerka Wiera tak zachwycała się jej urodą, że Luba wzięła niemowlę na ręce i już nie oddała. Imię Wiera Artystka przyjęła później po swojej domowej położnej. Ojciec Eliasz-Grynberg prowadził jakieś nieczyste interesy. Córka widziała go ostatni raz jako trzylatka. Nie zostało jej po nim nawet nazwisko, bo zmieniła je na gran, gdy zaczęła karierę. Po i wojnie światowej, matka wraz z córkami zamieszkała w Wołominie. To po niej, kochającej śpiew, dwoje odziedziczyła ten dar. Gdy miała pięć lat, na pytanie, kim chciałaby zostać, odpowiadała: artystką. Już. Jako nastolatka była ładna i miała wdzięk, więc bez trudu dostała posadę tancerki w kabarecie. Paradis. Karierę wiery przerwał wypadek. Teksówkarz, z którym podróżowała, wjechał w tramwaj. Granda oznała pęknięcia, miednicy. Nie mogąc już tańczyć, zaczęła śpiewaniem zarabiać na chleb. Choć jej urok, Działał na mężczyzn jak magnes, stroniła od miłostek. Przychylniej spojrzała dopiero na Kazimierza, jezierskiego, studenta medycyny, który opiekował się jej schorowaną mamą. To on, gdy wybuchła, wojna, namówił Wierę do ucieczki z Warszawy do druina dźwigną, miejscowości na Kresach. Gdzie dostał posadę w szpitalu? Zgodziła się, choć go wcale nie kochała. Podczas tej podróży o mało nie straciła życia, tak ją osłabił wielodniowy marsz i przeprawa przez lodowaty, Bóg. Ocknęła się dopiero na miejscu, w łóżku Kazika, którego później nazywała swoim mężem. Choć nie wiadomo, czy w ogóle za niego wyszła. Według jednej z wersji stało się, to dopiero po wojnie, z kolei Kazimierz twierdził w tamtym czasie. Stan cywilny mój jest wolny, nie miałem formalnego złączenia. Ale wtedy, w 1939 roku było to jednak bez znaczenia. 23-letnia Wiera została jego kochanką. Pierwsza noc z mężczyzną. Dobrowolnie poddałam się kompletnie, obcemu rytuałowi, wspominała. A rok później zaszła w ciąże, ale nie chciała tego, dziecka i go nie urodziła. Czytaj dalej na następnej stronie.